pięknych okolicznościach przyrody. Witam i dzisiaj przedstawimy wielką kolekcję komiksów Marvela. Proszę bardzo, pierwszy numer, który wyszedł, jest to Batman Hush. Ciach. Bardzo fajna rzecz. Twarda okładeczka, fajnie świecąca, mi się podoba. Jak słyszycie, jest wszystko ok. Mamy tu jeszcze, żeby zaprenumerować sprawę, jakieś o gadżety, figurki. Proszę bardzo. O, wszystko, kurczę, wielkiej kolekcji Marvela, ale my się zajmiemy Batmanem Hush. Batman Hush. Jak widzicie, jest i Catwoman, jest i Batman. Piękna sprawa. Scenariusz Joseph Leop. Rysunki Jimmy Lee. Tusz Scott Williams. I kolory Alex Sinclair. Przejdźmy do Jimmy'ego Lee. Nie wiem, czy kojarzycie Jim Lee. Już w Polsce jest, był znany z komiksów X-Men. I tam mogliśmy już poznać jego. Jim Lee ogólnie z Seulu, z Korei. I sobie przyjechał do Ameryki, zaczął w Marvelu. Później Image Comics i teraz DC Comics. No i kurczę, patrząc na rysunki, od razu widać, że to Jim Lee. Są spluwy, jest fajna kreska, proszę zobaczyć. Świetna jest kreska. I bardzo charakterystyczne. Zobaczcie to, kurczę. Jim Lee, w ogóle żółto, zielono, dużo właśnie można spotkać w jego komiksach w jednej barwie z małymi kolorami. I są spluwy. Są spluwy. Wszystko fajną kreseczką zrobione. I elegancko to wygląda. To samo tyczy się. Jim Lee ma charakterystyczną taką kreskę. Samo, już tutaj szukamy. Tyczy się naszych tutaj. Momencik, kobietek. Proszę bardzo. Zobaczmy. Pyk. Kobiety tu. Kobiety wcześniej w X-Menach. Widać, Jim Lee lubi miniówki, lubi kobiety i brzuszki takie płaściutkie rysować. To cały Jim Lee po prostu. Proszę bardzo. Proszę. Tak, płaściutki brzuszek jest. O i kobiety, które są w jakichś dziwnych, nienaturalnych pozach. Ale to wszystko, kurczę, jest fajne. Fajne, fajne, bardzo fajne i super narysowane. Fajną sprawą w tym komiksie, właśnie co do rysunków, są takie powroty do przeszłości. Już wam pokazuję, które są bardzo fajne. Jest inny taki rysunek. Bardziej jakby farbami malowany, tak? Proszę. Ciach. To fajnie w ogóle w całym tym komiksie przeplata się. Tak, jest akcja, jest coś takiego, puch, akcja, bach. Mamy jak to, kurczę, tutaj dużo superbohaterów różnego rodzaju. Jest Krok. Jest już momencik. Catwoman. Całusy są, więc jest ekstra. Proszę bardzo, nawet Green Lantern, czyli zielona latarnia się trafił. Też świetna sprawa. No i mamy i Supermana i Irwi. No i tak jak widzieliście, jest i Harley Quinn. Co dobre, mamy też i Jokera. Więc bardzo dużo, dużo fajnych superbohaterów. Komiks jest wydany na fajnym papierze. Fajnie to, tą kreskę Jimmy'ego Lee jest widać. Papier jest bardzo cieniuśki, jak widać. Ciach. Bardzo, bardzo, ale dla mnie fajnie. Farbka ekstra pachnie. Wszystko fajnie. Na początku komiksu mamy krótko o twórcach, bardzo króciutko.
co wydarzyło się do tej pory, też bardzo fajna sprawa. No i sam komiks, ciach, 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 oraz okładeczki różnego rodzaju, jak to w ogóle wszystko przechodziło, tak, ciach, ciach, ciach. No i na końcu mamy klasyczny komiks Batmana, który powstał, 27, bardzo fajna sprawa, o którym napiszę na blogu. I jak już przejdziemy ten klasyczny komiks, mamy co nas czeka dalej, oraz co warto jeszcze doczytać. To wszystko jest fajnie wydane, tył, przód. Za 15 zł dostałem naprawdę fajny komiks, następny jest za 29, a już reszta chyba 39,90. Opłaca się, Hush jest lekką lekturą, ale bardzo fajną. Też o superbohaterach, jak byłem młody, to zawsze chciałem, żeby byli ci superbohaterowie. Więc kurczę, wszystko fajnie, polecam, kupujcie, wielka kolekcja komiksów DC Comics. No to cześć i Batmancie się.